Witam. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak w miarę szybko można sobie otworzyć orzecha kokosowego. Mamy jednego. Zbieramy to. Sieteczki. Patrzymy, gdzie są te oczka. Te oczka są tutaj, ja zawsze mówię oczka na to. Teraz kładziemy go tak. I teraz można użyć młotka, tej ostrej części z młotka, ale ja tutaj mam siekierę akurat, mi się nie chce iść po młotek. I tylko delikatnie, z wyczuciem, tak aż usłyszymy, że coś tam pękło w tym miejscu. I tak kółko. Młotkiem to nawet lepiej idzie, mi się wydaje. Naprawdę trzeba wyczucie, bo jak za mocno przywalicie, to pęknie wtedy od razu całość. Teraz trzeba jeszcze to tutaj wyciągnąć, tę drugą część, ale to już trzeba będzie podważyć czymś. No nic, mniejsza z tym. Tak oto mniej więcej się otwiera kokosa. Teraz można sobie otworzyć i mamy kokosa otwartego. No, tutaj muszę iść po jakiś nożyk albo coś. Dobra, poszedłem sobie po nożyk. Ale teraz nożykiem tutaj delikatnie i podważamy. Aż puści, tylko delikatnie znowu. I mamy otwarty. Tak to wygląda mniej więcej, ale już go coś tu bierze, go widzę. To już jest coś nie tak z nim, jak już są takie plamy. Widocznie za długo gdzieś poleżał w jakimś magazynie. Czyli tak można szybko kokosa otworzyć, tylko mówię, tak jak będziecie tym robić tym młotkiem przykładowo, tą ostrzejszą stroną, nie tą płaską, zawsze z wyczuciem, żeby nie za mocno, bo jak za mocno, no to będzie problem. Będzie potop w kuchni. Czyli tyle na dziś, pozdrawiam.